Cześć, 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 witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Auto Sale Live. Proszę Państwa, przyuważcie tutaj w dole ekranu, gdy pochylę głowę, to chyba widać moje brwi. Ale jaja, wchodzę sam w siebie. Normalnie niesamowite, ale dobrze. Proszę Państwa, musiałem rozpocząć... Zamknij ryja. Musiałem rozpocząć od nawiedzenia mojej dziewczyny z uwagi na fakt, iż bo ponieważ widzieliśmy, co się dzieje. Co tu się kurwa dzieje? No i teraz lecimy, drodzy Państwo, polować na Porszaka. Może się jakiś trafi. Najpierw uważnie zobaczmy, co jest w salonie. W salonie. Na giełdzie. No ale kuźwa, widzę, że no nie ma, no. Ajajaj, no to się nazywa peszek, no. No cóż, no to nie pozostaje mi nic innego, jak wejść w Merola, no. Hello, welcome. Kiepsko się targuje z kimkolwiek, jak widać tutaj, że jednak zakrzaczony trochę jestem. Dobra, 43 900, gościu. Okej. Okay. Dobrze. Ale to nie będzie jedyny pojazd, jaki kupię tutaj teraz, bo mając jeszcze do dyspozycji 160 tysięcy, myślę, że na spokojnie mógłbym wejść w takim razie w to droższe auto. No welcome. Targuj się i ten pojazd bym chciał kupić za 32 950. Okay, all right. No i gitara. Czy jeszcze, o, jeszcze tutaj mógłbym. Hello, welcome. Hello, hello. I ten pojazd chciałbym kupić za 35 800. Yes, but deal. Okay, deal. Wszystkie mi się oddały. Zaczynamy od Merola. A, jeszcze mogę. Czy coś jeszcze tu jest takiego godnego? No BMW-kę mógłbym. Przepełnia cię potrzeba snu. Co ty pierdolisz dzisiaj tam? Zaraz mnie przepełnia. Nic mnie nie przepełnia. Ten pojazd bym chciał kupić za 24 300. I am not sure. Sure może i nie jesteś, gościu, ale po prostu no, wyglądasz na takiego patafiana za 24 800. Gościu, za 24... Hello, welcome. Gościu, za 24 800. Widzę, że jakiś debil z ciebie. No dobra, idę, bo panie mi się bardziej oddają. Proszę pani, za 23. Maybe. Co pani taka jest? Nie do wzięcia. Okay, deal. Okay, deal. Już. No dobra. Kupę samochodów kupiłem, słuchajcie. Potrzeba snu mnie przepełnia. I co to oznacza, że co? Zaczynamy od Merola. Wszystko na czarno dzisiaj robię, proszę Państwa. Dzisiaj mam czarny humor, to wszystko na czarno. Czemu nie? I spróbujmy nie rozpieprzyć dzisiaj niczego już, bo to naprawdę. Swoją drogą, jak rozumiem, nie da się tutaj, powiedzmy, teleportować z pojazdem, nie? Żeby było szybciej. Ani posprowadzać pojazdów. Dobra, dzień dobry, panie. 69 tysięcy, jaka ładna kwota. To już jest przeszłość. No dobra. Wszystko na czarno. W każdym jednym pojeździe. Myślę, że to taki bezpieczny kolor. Dobrze. Szanowny panie. Zmieniamy kolorek na czarny. Pstryk. I teraz oczywiście podrasowanko. Spoiler. Oczywiście czarny. Nie może być inaczej. Wszystko ma do siebie tutaj pasować.
Dobra, do tego. To cudeńko. Do tego. Naklejeczki. Wszystko będzie takie samo. I czerwony ten neonik. I bardzo ładnie. I teraz na myjnię dziada. Co mi się stało z tymi brwiami? O co chodzi? O co chodzi, kuźma? Ja rozumiem, że brwi potrafią urosnąć, zrobić się krzaczaste, ale że aż tak? Ja tam nawet, kurde, oczu doły widzę. Proponuję, szanowni państwo, żeby zatrzymać się tu na chwileczkę, na chwilunię dosłownie, i zebrać pieniądz. No, może być. Zawsze mogłoby być lepiej, ale nie będziemy marudzić. I na myjnia. Wszystko, proszę państwa, z tym snem to wynika z tego, że ja zostawiłem grę na wydawało się pauzie, czyli w menu, gdzie się ją tam zapisuje, nie? Czyli generalnie dostępne pod escape'em, nie? I ja myślałem, że gra jest spauzowana, po czym poszedłem zajarać. Jakież było moje zdziwienie, jak przychodzę do studia, a temu w brzuchu burczy, nie? Także no... Ciekawe, ciekawe. Dobra, ustawmy ten pojazd w tym oto miejscu i od razu go wystawmy. Nie wiem, czy te 5% to zaważy na moim zdrowiu, czy jak ja mam to rozumieć. Ale dobra, 105 koła, niech i tak będzie, no te 105 tysięcy, niech i tak będzie. Dobra, śmigam po następną furkę. Teraz, zgodnie z wartością pojazdu, zabierzmy się, no nie wiem, za tego. I też go robimy na czarno. Wszystko na czarno. Ja myślę, że dzisiaj to zarobimy przepotężny hajs. Mam przynajmniej taką nadzieję. O ile mi ten ludek nie zemdleje kuźwa gdzieś z przemęczenia. Takie przeczucie. I oczywiście będziemy trzymać jakieś tam, powiedzmy, 200 tysięcy, jak się da. Jakby się porszak trafił, nie? Dobra, gościu. Pięknie. Przepełnia cię potrzeba snu. Kurwa. Nie przepełnia co innego. Dobra, i zmieniamy teraz kolorek. Spoilerek, oczywiście też czarny. Wszystko takie samo zrobię. Jakim tam kuźwa nie pasi, to niech nie kupują. To też. A niech mają. Dobra, naklejeczki dokładnie takie same. O, ale tutaj coś może być nie halo. Neonek. No, widzicie, tu akurat to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Prawdopodobnie coś tu do czegoś nie pasuje. Czyli pewnie to. Ale dobra, ciul z tym. Teraz na myjnie, oczywiście standardowo. Mam nadzieję, że przy Merolu już ktoś stoi i zastanawia się, czy go nie kupić. Ale tam z tą ceną to tak było. Oczywiście przy wyłączeniu silnika
Dźwięk pierda musiał być. No i gitarra. Ciśniemy. Dobra, stoi jakiś ziomuś. Jest z samochodu. Dobrze, wyjdę. Pięknie. To słuchajcie, to teraz te pojazdy to wyglądają, jakbym jakąś kuźwa firmę prowadził, nie? Panie, 105 tysięcy, za 104 ci sprzedam. To spierdzielaj na szczaw. Ja tutaj, kuźwa, nie mogę być stratny. Jak to, dwa pojazdy mam? Słuchajcie, czyżby to oznaczało? Co to może oznaczać? Jakim cudem? Się grzecznie zapytuję. Ja jeden pojazd tutaj postawiłem. No dobra. Ciekawa sprawa. Teraz to dostałem mindfucka, bo to sklonowały mi się pojazdy. Za 80 tysięcy mogę? A za 90 tysięcy? A za 100 tysięcy? No dobra, niech i tak będzie. Aha, okej, okay, dobra. Już widzę, co się dzieje. Dobrze, pani by chciała Merolka? Proszę pani, ten pojazd kosztuje dla pani 104 tysiące. Okej, all right. No ja się cieszę, no jak okay, pani deal. Taka chętna. Dobra, jedziemy po następnego. Ja jeszcze nie widziałem, ile gwiazdek. Nie mogę iść spać. Ja nie mogę iść spać. Ja tu muszę zarabiać. Czemu kuźwa, jak on tu przyjeżdża, to musi ryjem do muru stawać? Dlaczego nie może... Nie wiem, że to twórca uważa, że to dla mnie taka niespodziewanka ma być. Giełda samochodowa, że nie warto mi pokazywać, że muszę się zaskoczyć, że to jest taki efekt wow. Ciężko stwierdzić, nie? Dobra, jedziemy na warsztat. Kolejna fura do zrobienia. Ale powiem wam tak, gdyby... Tak załóżmy, nie? Rozważmy taką ewentualność. Mielibyśmy z milion, nie? Na koncie. I kupilibyśmy wszystkie pojazdy z giełdy. To kuźwa... To ten czas tak szybko zapieprza, że no nie da rady tego zrobić. Tak w ciągu doby. Jakieś dostawy tych pojazdów by się przydały. No to dobra. Robimy to samo, dokładnie. Albo wiecie co, nie, ten niech będzie czerwony, o. Dobrze, i tutaj może spoilerek. No spoilerek to mu damy też taki. Czerwony. I to cudo, to może coś tym razem innego. Cholera, że tutaj nie ma jakiejś symulacji, jakby to wyglądało, nie? O, taki dam. Ale ten niech będzie czarny, o. Czemu nie? Dobra, i neon niech będzie czerwony. No, cóż. Efekt wizualny może nie powala. Jeżeli chodzi o ten paseczek tam, co było. Ale to chyba bardziej pasuje niż ten taki garb, kuźwa, na tej masce. Dobrze, idziemy go umyć. Dobra, myju. I proszę uprzejmie.
Dobra, już jakiś ziomuś tam stoi, elegancko. Zapytajmy się, czego chce. 100 tysięcy wystawiona fura. 99 dla pana. No bardzo mnie to cieszy. Kurczę, wiecie co, ja dawno nie rozdawałem punktów. Wypadałoby zobaczyć. Zwiększyć gwiazdkę biznesu do 4 gwiazdek. Zaraz. Wystawmy go za 100, tak samo jak poprzedniego. O, a ten to jest teraz za drogi. A 90 tysięcy? No co ty gadasz? 80? Ty no gość, no kurwa, samochód jest odpicowany, no. Dobra, 70. Dobra, 5:00. Zobaczmy punkty. O, dużo jest. Mistrz sprzedaży. Dowalmy tu do 50 i resztę rozdajmy tu. Albo tu 51 i resztę rozdajmy tu. Dobra. Co dalej? No, jeszcze nam została BMW, tak? Czy co my żeśmy tam jeszcze kupili? Chyba BMW, nie? Tak. No to standardowo tego to... Albo nie wiem, może na czerwono. Ta BMW to, szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o jazdę tym samochodem tutaj po ulicach, to lepiej jeździ niż te dwa poprzednie, którymi żeśmy jeździli, a ten jest tańszy w kupnie. O kurde! Nie po latarniach, po belusku. Bo to będzie dużo kosztowało. Dobrze. No, panie kochany. Takie tu chocki klocki, elegancko. Dobra. I oczywiście... Zróbmy coś z tym pojazdem. No dobrze, do tego też mogę na czerwono machnąć. Czemu nie? Co go tam jeszcze może podniecić? No, taki spoiler. Dobra, naklejeczki. Nie wiem, ognie takie mogą być. I neon. Też czerwony. Już ostatnio nie dochodzę. Znowu. Chujwa. I ciśniemy. A, bo... A Zara! Mistrzuniu! Ja już wiem, że nie dochodzę, ale już wiem też dlaczego, no. Panie, dawaj kuźwa wlot powietrza. Jak to się stanęło się? I czerwoni, no. O, i doszedłem. No elegancko, no. Łatwiej dojść w BMW-ce. Ja pierdzielę. To będzie chyba hasło przewodnie, kuźwa. Dobra, pojadymy na myjnię. Bardzo ładnie. No i od razu go oczywiście na parking wstawimy. A to może stać i tutaj. Dobrze, porozmawiajmy. Proszę pana, jak dla pana 60... Nie, 70 tysięcy. Koniec. Enough. No more offer. No to no more offer, to jak ci kuźwa kopnę w sranie, to ci kołek w dupie stanie, kuźwa, ty. No more offer, ty.
Rozpocznij sprzedaż. Chciałbym sprzedać ten wóz za 70 koła. Mhm. Za 50 koła. Za 60 koła. A za 55? Niech będzie. Dobrze, jak ja mam zwiększyć ten biznes, kuźwa, biznesy? Aktywny, no bardzo się z tego tytułu cieszę. Ogłoszenia parafialne. O, reklama w mediach społecznościowych, reklama w billboardach. Dobra, wykupujemy. Your road, your rules, tak. To takie auta będą też? O. No dobrze, dzień dobry. Proszę pana... 70 tysięcy. Okej, deal. No. Okej, deal. No to już. Szaruj. 4 gwiazdki, bardzo ładnie. Ja bym skoczył szybciutko na targ, zobaczył, czy Porsche'a mogę kupić. Sprawdźmy. Cholera. Się raz kuźwa trafił. Właściwie to dwa razy, tylko raz to się trafił na samym początku, a teraz to już się nie chce trafić. Dobra. Kupimy od dziewczyn tutaj te dwie BM-ki. Czy za 44 tysiące to ja mogę? Okej, okay. Dzięki. No to już. No, sorry. A to nie BM-ki, to Merole. Sorry, Merole. Hello, welcome. No, hello, welcome. Tu od pani bym za 40 tysięcy go kupił. Yes, but do you... Okay, all right. I się dziewczyny oddają, kuźma. O, i tam jeszcze stoi jeden Merolek. Hello, welcome. No, welcome. Czy pani też mi za 40 sprzeda? Okay, deal. Ale dzisiaj dziewczyny chętne. No dobra, i to chyba wszystko z Meroli. I'm very hungry. Co ty pierdolisz, kurwa? No to jak już tu jestem, no to wezmę jednego. Na warsztacik od razu. Tym razem sobie tą drogą pojadę. No oczywiście, bo ja tam jadę, to ty też... Aha, dobra, bo ty nie ma... Bo już chciałem powiedzieć, ja tam jadę, to ty też tu skręcasz. Ale on nie ma innej drogi. Nie miał innej możliwości. Boże, ile to ma biegów, kuźwa? Ten dźwięk tutaj jakby... ten... pociąg jechał po torach. Nie gadaj głupot. Dobra. Napraw pan. Czy ty, synu, masz coś w tym? A, nie masz nic w tym. No to niedobrze, że nie masz, no. Ale powiem wam tak, jak pamiętacie, jak mi się to auto sklonowało, nie? Podwójna była ta oferta. To ja powiem szczerze, że to jest niesprawiedliwe dla mnie, bo ja powinienem dostać podwójną kasę za to. Dobra, przestań marudzić. Na razie robisz. Później sobie pokonsumujesz. Dobra, to robimy pięknie. Do tego naklejeczka. To tutaj na tym Merolku taka i neonik czerwony. I sru, i pięknie doszedłem do końca. I na mainie, i zaraz będziemy wystawiali. Tam ktoś powinien już czekać. Się odbił, kuźwa, ode mnie. Wiesz, normalnie pabelusek to jeździ, po prostu, no mistrz kierownicy. Myj go. A ten się tam do tyłu patrzy. Nie ma już siły patrzeć na szczotki.
Zresztą wcale się nie dziwię, że tu kręćka można dostać. Dobra. Zaraz, sprzedaj tę BMW i zarobisz. Ile to kosztuje? Targuj się w ramach oferty. 54. No i gitara. Dobrze, czego żeś ryja, kurwa. Idę do mojej dziewczyny, słuchajcie, żeby mnie nakarmiła, bo to przecież wiadomym jest, że to trzeba. Cześć, kochanie. Dawaj wszystkie hot dogi, jakie masz. Dobrze. No i co? No i mamy teraz tego Merolka tutaj wystawionego. Zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zainteresowanie. A, nie mamy wystawionego, kuźwa. Nie, no ja z tymi brwiami to nie wytrzymam. Można by robić tak, żeby sprowadzać tu wszystkie pojazdy, poustawiać, a potem zbiorczo wystawić. No ale to pieniądze są nam potrzebne, nie? 110 tysięcy. Czemuż to, kuźwa... No dobra, niech będzie za 105. Dobra, proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.